Po 43 latach do Opery Wrocławskiej wracają manekiny Zbigniewa Rudzińskiego. Premiera w Operze Wrocławskiej odbędzie się już 1 marca. Jest to opera kameralna, napisana specjalnie na zamówienie dyrektora Opery Wrocławskiej w roku 1981. Był to oczywiście sławny, bardzo legendarny dyrektor tej opery, czyli Robert Satanowski. Tym razem zobaczymy tę operę w reżyserii Kamili Siwińskiej. Na pewno taką siłą i niezwykłością tego dzieła jest to, że w zasadzie 90% libretta to jest oryginalny tekst ze sklepów cynamonowych Brunona Schulza. To jest niezwykła praca zanurzyć się w ten świat i móc rozpoznawać znaczenia i sensy. Na pewno nie lada wyzwaniem dla mnie jest odniesienie się do tego, co było 40 lat temu, do prapremiery manekinów. Na pewno dzisiaj zauważamy nieco inne skojarzenia, nieco inne sensy i odniesienia w tym dziele. Na widzów czeka nietypowa inscenizacja, projekcje i hologramy, za pomocą których można będzie zanurzyć się w tajemniczy świat Schulza. Zaszczyt zaprosić Państwa w świat opery pełnej dysonansów. Świat opery, gdzie nie wszystkie melodie są oczywiste, gdzie harmonia praktycznie, jeżeli oczywiście żaden teoretyk muzyki nie zabije za to, praktycznie nie istnieje. Dosłownie kilka taktów może jest, powiedzmy, w ujęciu takim klasycznym. Nie ukrywam, że dla mnie jest to bardzo bogate doświadczenie, pełne doświadczenie, zupełnie nowe. Naszą premierę przewidujemy, planujemy oczywiście na 1 marca. Ale wcześniej, już 25 lutego, zagramy ten spektakl w Warszawie na koncercie finałowym festiwalu Polin Music Festival, jak sama nazwa wskazuje, w Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie. Echo 24, Nina Jewtuszenko.